Cześć, witam w 33. odcinku historii winylem pisanej. Dzisiaj będzie ZOMO, babcia i prawdziwe damskie piersi. Zapraszam. Witam ponownie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest płyta z partyjnym pozdrowieniem 12 hitów w stylu Lambada Hardcore zespołu Big Cyc, nagrana i wydana w roku 1990. W pracy nad tym odcinkiem korzystałem przede wszystkim z dwóch pozycji. Pierwsza to jest Big Cyc na barykadzie rock'n'rolla Jarosława Wardawego. To jest po prostu wywiad rzeka z zespołem. Każdy z członków opowiada właśnie swoją wersję historii, tego co pamięta z historii całego zespołu. Natomiast druga pozycja Skiba, ciągle na wolności, autobiografia Łobuza, czyli, jak sam tytuł wskazuje, autobiografia samego Skiby. No i jego wersja wydarzeń z historii zespołu. No i tym razem jeszcze strona zespołu Big Cyc, gdzie rzeczywiście jest bardzo obszerna historia zespołu, dzięki czemu mogłem porównać to, co jest oficjalnie na stronie, z tym, co znalazłem we wspomnianych książkach. Rok 1990, jeżeli chodzi o muzykę rockową na świecie, to oczywiście w pierwszej kolejności rozwój muzyki grunge. Ale również w tym roku pojawiły się inne ważne wydawnictwa w karierze już wtedy uznanych gwiazd rockowych. Jeszcze w roku 1989 zespół The Cure wydał płytę Disintegration. To właśnie z tej płyty pochodzą ich dwa największe przeboje. Lulejbi, który na liście przebojów trójki spędził 5 tygodni na pierwszym miejscu, i Love Songs. W roku 1990 na listę przebojów trafił trzeci utwór z tej płyty, Pictures of You. Dokładnie w 1990 roku zespół Depeche Mode wydał płytę Violator. I to z tej płyty pochodzą ich dwa największe przeboje, czyli Personal Jesus oraz Enjoy the Silence. Zespół Scorpions w roku 1990 wydał swoją 11. płytę, Crazy World. Ale to na tej płycie znalazł się ich największy przebój, jeden z największych przebojów, jedna z największych ballad w historii muzyki rockowej, czyli Wind of Change. Przebój znalazł się na listach w tym samym czasie, kiedy zmieniał się system, ustrój w Europie Środkowo-Wschodniej i w ten sposób tak naprawdę stała się to właśnie taka ścieżka dźwiękowa pod te przemiany. Również z przemianami ustrojowymi w Europie Środkowo-Wschodniej związane było spektakularne wydarzenie, którego autorem, reżyserem, gwiazdą był sam Roger Waters. I w roku 1990, dokładnie 21 lipca, wystawił widowisko na podstawie muzyki z tej płyty. Oczywiście to było widowisko, o którym się nie obyło bez żadnych wpadek, jakichś niedociągnięć, ale transmisja była do 35 państw, nawet do Polski. I dzisiaj można powiedzieć, że jest to jedno z bardziej spektakularnych, z bardziej znaczących wydarzeń w historii muzyki rockowej w ogóle. Big Cyc oczywiście nie ma na koncie tak spektakularnych wydarzeń czy tak wielkich przebojów, jak wspomniane wcześniej. Zespołu. Skąd taki wybór? No ten zespół na początku miał być żartem, miał być dowcipem, miał być pastiszem, natomiast z perspektywy czasu jest jednym z niewielu zespołów w historii polskiego rocka, który z jednej strony dowcipnie, żartobliwie, półserio, ale z drugiej dość celnie komentuje naszą rzeczywistość. I tak jest od 30 lat. Każda kolejna płyta Big Cyca to jest płyta, w której teksty są aktualne do zastanej rzeczywistości i rzeczywiście w jakiś sposób ją komentują i też w jakiś sposób ją pamięć o tej rzeczywistości zachowują. Natomiast ta płyta to jest ich pierwsza płyta i to jest no z mojej perspektywy osoby po 40 dokument czasów transformacji w Polsce. Tutaj Skiba w tekstach uchwycił rzeczywiście dużą część tych zjawisk, które charakteryzowały rodzącą się demokrację, rodzący się wolny rynek w Polsce po zmianie ustroju. No a przy okazji jest to po prostu
płyta, na której są największe przeboje, a przynajmniej jedne z największych, pierwsze przeboje zespołu Big Cyc. Stąd taki wybór. Zapraszam. Zacznę historię od tych, którzy stali się filarem muzycznym i do dzisiaj są podporą tego zespołu, czyli o JJ-u, Jerrym i pięknym Romanie. Wszyscy trzej pochodzą z Ostrowa Wielkopolskiego. Pierwszy z nich, JJ, czyli Jacek Jędrzejak, swoją przygodę z muzyką, z graniem zaczął na początku lat 80., kiedy to w liceum założył zespół Współczynnik Inteligencji. Ich największym sukcesem było uczestnictwo w Mokotowskiej Młodzieżowej Jesieni Muzycznej w roku 1981. To jest ten sam festiwal, na którym po raz pierwszy publicznie zagrał zespół Deserter, wtedy jako jeszcze SS20. Natomiast Współczynnik Inteligencji dla historii Big Cyca jest o tyle istotny, że to właśnie tam JJ poznał Jerrego, czyli Jarosława Nisa. Jerry zaczął grać jeszcze w podstawówce, ale to było takie bębnienie na kartonach. Natomiast okazało się, że to bębnienie słyszała między innymi jego koleżanka z klasy. I kiedy chyba, nie wiem, w 8 czy 7 klasie nauczyciel muzyki spytał się, czy ktoś w klasie zajmuje się w ogóle muzyką, czy ktoś w klasie cokolwiek ma wspólnego, to koleżanka wskazała Jerrego. I w ten sposób Jerry raz w życiu zagrał na sygnałówce. I co to zmieniło? No to kiedy z tą samą koleżanką był w liceum, to ta sama koleżanka znowu wskazała kolejnemu nauczycielowi od muzyki Jerrego jako tego, który ma coś wspólnego z muzyką. W związku z tym Jerry zaczął grać w zespole szkolnym i zaczął prowadzić dyskotekę. Na tych dyskotekach poznał trzecią postać, trzeci filar Big Cyca, czyli pięknego Romana. Piękny Roman, czyli Roman Lechowicz, zaczął grać na gitarze jeszcze pod koniec lat 70. W 8 klasie dostał pod choinkę gitarę i tak się zapalił do tego grania, że zapisał się na zajęcia do Domu Kultury. Długo tam nie wytrzymał, ale poznał tam JJ-a. Wszyscy trzej, czyli JJ, Jerry i piękny Roman, spotkali się w Domu Kultury, gdzie wszyscy trzej pracowali. Ich pierwszy zespół nazywał się Rokosz i wykonywał muzykę reggae. Ostatecznie Rokosz przestał grać wtedy, kiedy swoją działalność uruchomił Big Cyc, aczkolwiek tutaj ważne jest to, że te dwa zespoły, że tak powiem, się na siebie nałożyły. Bo w pewnym momencie JJ, Jerry i piękny Roman byli już trochę znużeni graniem w rytmach reggae i postanowili troszeczkę bardziej pohałasować. I stwierdzili, że w przerwach między koncertami Rokoszu zaczną grać jakieś covery punkowe. Sex Pistols, The Exploited, a także, no dzisiaj to jest przebój disco polo, wtedy to jeszcze nie było takiego gatunku jak disco polo, tylko muzyka chodnikowa, a więc punkową wersję piosenki Biały Miś. No i to tak właśnie było takie założenie, że jest Rokosz, gra dwa sety i między z tymi setami chłopaki zostają we trzech i jadą te punkowe numery. W pewnym momencie stwierdzili, że fajnie, fajnie, ale przydałaby się jakaś nazwa. No i tutaj z pomocą przyszedł im tytuł filmu dla dorosłych. No, oglądali jakiś właśnie materiał erotyczny o dosyć wszystko mówiącym tytule Big Tits. Podobno gwiazdą tego filmu była sama Samantha Fox, znana z bardzo pokaźnego biustu, również na scenie pop. No i chłopaki zaczęli kombinować. No ten wielki cyc trochę głupio brzmiał. No ale kiedy połączyli polską wersję i angielską i wyszło im Big Cyc, stwierdzili, że mają to. W ten sposób powstała nazwa zespołu, który funkcjonuje pod tym szyldem do dzisiaj. Po jednym z takich koncertów Big Cyca w przerwie między setami Rokosza, albo Rokoszu, dwie wersje są dopuszczalne, podszedł do nich Skiba i dał JJ-owi tekst. No i tu znowu mamy rozbieżności, dlatego że JJ uważa, że to były
tylko trzy teksty. Kapitan Żbik, Wielka miłość do babci klozetowej i Orgazm. Natomiast Skiba jest przekonany, że on dał już od razu kilkanaście tekstów. Ale to właściwie nie ma większego znaczenia. Najważniejsze jest to, że JJ był bardzo pod dużym wrażeniem tych tekstów. Stwierdził, że nikt takich tekstów nie pisze. W związku z tym zaprosił Skibę na próby do Ostrowca. Skiba z JJ-em znali się już wcześniej, dlatego że po pierwsze mieszkali w jednym akademiku, Balbina, w Łodzi, na kampusie, który potocznie nazywany jest Lumumbowo. Po drugie, Jędrzejak uczestniczył w happeningach pomarańczowej alternatywy, które w Łodzi organizował właśnie Skiba. Skiba skorzystał z zaproszenia JJ-a i pojechał na próbę do Ostrowa. W Ostrowie zrobili jakieś 5-6 utworów, no i uznali, że w sumie to fajnie byłoby zagrać na żywo. Wpadli na pomysł, żeby zrobić koncert w Balbinie, czyli takim w tym akademiku, w którym mieszkali, dokładnie 8 marca 1988 roku. W maju albo w czerwcu, to zależy, bo Skiba tutaj w jednej relacji mówi o maju, drugim o czerwcu, w roku 1988 na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, przed klubem 77, Pikcyt zagrał koncert jako główna gwiazda legalnej imprezy organizowanej przez Zrzeszenie Studentów Polskich. ZSP było jedyną legalną instytucją, organizacją studencką w PRL-u. I jeżeli oni organizowali imprezę, to właściwie nic nie mogło jej ruszyć. Skiba, oprócz tego, że był tam, był grał z Pikcytem, to też był konferansjerem. No i poczuł się na tyle pewnie, że zaczął sypać sobie różnymi żartami, jeżeli chodzi dotyczącymi milicji, ZOMO, którzy oczywiście obstawiali imprezę. No i w pewnym momencie mocno przesadził. Puścił żarcik, że oto świnie uciekły z pobliskiej tłuczarni i kierowane instynktem ruszyły na ulicę Lutomierską. A na Lutomierskiej znajdowała się siedziba SB. No i to już było za dużo. Kiedy Pikcyt zaczął grać, milicja weszła na scenę, zgarnęła Skibę, spałowali go i zabrali do aresztu. Oczywiście, ponieważ impreza była legalna, organizowana przez legalną państwową organizację, to przewodniczący ZSP od razu zareagował i Skibę wypuścili z aresztu. Ale ta sytuacja bardzo mocno wpłynęła na psychę i Skiby, i całego zespołu. I właściwie, gdyby nie kolejne zaskakujące wydarzenie, to Pikcyt przestał by istnieć. Chłopaki uznali, że nie ma sensu grać w sytuacji, kiedy na legalnej imprezie milicja przy wszystkich może ich zgarnąć, przerwać im koncert i jeszcze ich obrócić. Co więc uratowało Pikcyta? Niemcy. A dokładniej Berlin Zachodni. Po tych wszystkich wojażach zagranicznych Pikcyt zdecydował się wejść do studia, by nagrać swoje pierwsze demo. Zbierali pieniądze od rodziny, popożyczali w sumie jakieś $20 i zdecydowali się pojechać do Warszawy do studia Izabelin, które prowadził Andrzej Puczyński. W ramach pierwszej sesji zarejestrowali. JJ uważa, że 3 utwory, a Skiba uważa, że 4 utwory. Według JJ-a były to Kapitan Żbik, Wielka miłość do babci klozetowej i Orgazm. A według Skiby był to Kapitan Żbik, Wielka miłość do babci klozetowej, Berlin Zachodni i piosenka góralska. Kiedy już nagrali te utwory, to chcieli, aby one były puszczone we wszystkich stacjach radiowych w Polsce. We wszystkich, czyli w 2. W rozgłośni harcerskiej i w programie trzecim Polskiego Radia. Rozgłośnia dość szybko łyknęła numer i wpuściła na antenę Kapitana Żbika, który zresztą znał się przebojem i zajął pierwsze miejsce na liście przebojów rozgłośni. Natomiast Trójka, no tutaj już było trudniej. Rada programowa miała zdecydować, że owszem, no Pikcyt gra całkiem
spoko muzykę, ale nie pasują do konwencji, konwencji radia. W związku z tym, kiedy byli w Warszawie, grali koncert na Juwenaliach, to zgłosili się do Marka Niedźwieckiego, że chcą do niego wpaść do studia wtedy, kiedy prowadzi listę i tam przedstawić się jako zespół, zaprezentować swój utwór. Niedźwiecki znał kapitana Żbika, więc się na to zgodził i rzeczywiście przyjechali. Niedźwiecki ich przedstawił jako zespół, który śpiewa śmieszne piosenki, no i rzeczywiście pozwolił im puścić jeden numer. No, on był przekonany, że to będzie kapitan Żbik. A oni włączyli Wielką Miłość do Babci Klozetowej. Rozdzwoniły się telefony, no i Niedźwiecki zrozumiał, że no chyba jednak nie może tego zespołu tak po prostu pominąć. Ale nie chciał wpuszczać na listę Babci Klozetowej ze względu na tekst. Wybrał więc inny utwór zarejestrowany na tej pierwszej sesji, czyli piosenkę góralską. No i to też nie jest przypadek, że akurat on wybrał piosenkę góralską, dlatego że ten utwór zaistniał już wcześniej na antenie Polskiego Radia jako tło muzyczne do reportażu. Reportażu z Ademy pod pomnikiem Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie. Prezydent Bierut dokonuje odsłonięcia. Kolejnym przebojem, który trafił zarówno do rozgłośni harcerskiej, jak i na trójkową listę przebojów, był Berlin Zachodni. No i tutaj nie było już kontrowersji. I na liście w rozgłośni, i na liście w trójce ten utwór zajął pierwsze miejsce. I okazało się, że Big Cyc idealnie wstrzelił się w zapotrzebowanie młodzieży, nastolatków, takich, jakim wtedy byłem ja. Ja mówiąc szczerze, dobrze pamiętam ten czas, że nie pamiętam dokładnie wydania pierwszej płyty, bardziej pamiętam pojawienie się drugiej płyty, aczkolwiek tą pierwszą też pamiętam z księgarni, wtedy płyty sprzedawało się w domach książki. I pamiętam, że te teksty dla nas wtedy były bardzo, bardzo świeże. Wtedy to była jakaś szósta, ósma klasa moja i te teksty były właśnie czymś, czego nam brakowało. Prawda jest taka, że dla nas nastolatków Radio Luksemburg czy Autobus Arabów to jakieś obciachowe numery, nam to nic nie mówiło. Tę całą twórczość Perfektu to ja tak naprawdę poznałem dużo później. Wtedy właśnie takim zespołem, który był do nas, który był czytelny dla młodzieży, to był Big Cyc. I on był również czytelny dla dzieci Puczyńskiego. I podobno to one miały namówić swojego ojca, aby nagrał zespołowi całą płytę. Facet był obeznany w rynku, zresztą nieprzypadkowo potem był prezesem Universalu Music Polska. W związku z tym namówił Polskie Nagrania, aby ci wydali właśnie płytę zespołu Big Cyc. No i zadzwonił do Skiby i mówi: przyjeżdżajcie, nagrywamy. No, chłopaków to trochę przeraziło, dlatego że oni tak naprawdę do tamtego momentu to funkcjonowali jako taki luźny zespół. No, grali od koncertu do koncertu, od imprezy do imprezy. Mieli tych kilka numerów własnych, reszta to były covery. No a tutaj trzeba było zarejestrować co najmniej 10 oryginalnych własnych piosenek. W sumie zarejestrowali ich 12.